jak tak patrzę na siebie, to wcale nie jest tak źle. Nie wyglądam tak antybiotykowo jak kiedyś tam. ja w sprawie, ja przyszłam tu w sprawie tej paletki i tak sobie pomyślałam, że chyba zrobię osobny filmik. Nie wierzę, po prostu nie wierzę w to. Dobra, ja będę mówiła, a mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. Paletka jest taka, wiecie, ładna. To jest jakby takie grube szkło. Znaczy to jest plastik ogólnie, ale tak wydaje się taka, wiecie, bardziej taka ekskluzywna. Pomimo tego, że kosztuje 160 zł, to i tak pięknie się prezentuje w porównaniu do tych niektórych za 300. I teraz tak, żeby Wam tutaj nie... Starczy? Starczy. O, słuchajcie, próbką, którą dostałam, znaczy to jest duży format, bo to jest multifunkcyjny żel do ciała i twarzy z aloesem, ale to było w prezencie, taki dodatek do zamówienia. I teraz tak, tu są takie oto cienie i żeby nie było, zaraz policzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no 7. Tak, wiecie co, ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę te 7, może tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć jest błyszczących. Te dwa są takim, taką, nawet nie trzy, trzy, cztery, taka satyna. A te wydają się być matami, te dwa u góry tutaj, te. Wydają się być matami. Ja dzisiaj, ze względu na to, na swój stan zdrowia, nie będę Wam robić, znaczy sobie, nie będę robiła jakiegoś makijażu z dodatkiem tego cienia. Czartowno. Bo to chyba będzie najzdrowsze rozwiązanie. Będę mogła w końcu coś powiedzieć o tych cieniach. Teraz będzie takie pierwsze wrażenie. O, może tak. Po prostu pierwsze wrażenie. I ja się wtedy będę wiedziała, jak się wypowiedzi na ten temat. Jeżeli chodzi o zająca jeszcze, tak wspomnę, to dostałam paletkę z Nabla Dreamy 2. Ona chyba 2 lata temu miała swój debiut. Prezentuje się tak. O, o tak. I jak widać, bardzo mocno w niej grzebie. Ale powiem Wam, że jest przecudowna. Jeszcze a propos tak starych palet, używanych, grzebanych, to powiem Wam, że tą... wracam. U też to niech wyjdzie. Niech okala tą moją kartoflaną twarz. Jeżeli chodzi o tą paletkę, to powiem Wam, że już ją tak grzebię, też dłubię w niej. No, oczywiście ten najjaśniejszy cień, bo się niektórych trików też uczę nadal i faktycznie jak jest więcej, a zresztą to może na kiedy indziej. Taka historia. W każdym razie, jeżeli chodzi o Nablę, tam jest taki ładny brązowy cień i on strasznie mi się kojarzy z tym tutaj, także cena, różnica duża, ale naprawdę efekty są bardzo, bardzo, bardzo podobne do niektórych cień w tych tańszych paletkach, zwłaszcza, że ja tą dorwałam za 20 zł, także to jest super, super promocja. Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o tą paletkę, to zaraz do niej przejdziemy. Ja dzisiaj zrobię sobie delikatny makijaż, bo ja nie czuję się jakoś wybitnie, chociaż nie wyglądam na taką antybiotykową kobietę, jak nieraz mi to się zdarza. Słuchajcie, ten korektor, podkład to jest taki sztos, że mam jeden, drugi, ten już będzie, ten jeden jest w zanadrzu, bo ten zamówiłam właśnie na zebra. I tutaj rozcięłam, wydłubuję resztki, bo mi jest szkoda wyrzucić, a okazało się, że już wyrzuciłam 2 opakowania, które mają sporo produktów w sobie, więc ja polecam obcinać i wydłubywać właśnie pędzelkiem. Ja wiem, że on może już teraz będzie, nie zoksydował za bardzo, także spoko. I tak korzystam, także ja nie mówię... Absolutnie to było zaskoczenie dla mnie, bo ja nie jestem przekonana ogólnie do podkładów z Eveline, oprócz tego ze ślimakiem, z
Ten też był bardzo, bardzo mnie zaskoczył. I jeżeli chodzi dzisiaj o dzisiejszy dzień, to właśnie do tych moich korektorów, podkładów wyszedł ostatnio nowy korektor z Eveline. Liquid Camouflage Waterproof Formula Full Coverage Concealer with Hyaluronic, dobrze mówię, Acid. I po polsku jest tak. Kamuflaż do twarzy z kwasem hialuronowym, witaminą B5, masłem shea i olejkami żożoba, jojoba. Jak kto lubi, jak kto woli. Ja mam w odcieniu 4 Light Almond in Neutral. To jest w takiej, że niby tonacji neutralnej, ale słuchajcie, wiecie dlaczego wzięłam? Migdał. Po prostu, nie no, migdał biorę. Jak to baba. Migdał. No sobie popatrzyła i ona już teraz wie, że chce migdał. Nie wiem, od czego mi się tu odbije. O, to nie to? To nie to. Od tego? O, od tego mi się odbija. Okej. Dobra. I teraz tak. Świeżo pachnie. Aplikator taki, wiecie, jak ostatnio modny jest. Jumbo, jumbo. Zaczynam od tego, bo bardzo jestem ciekawa, niezmiernie. Spróbuję najpierw palcem, oczywiście jest gąbeczka, ale spróbuję najpierw palcem. Mam nadzieję, że będzie taki sam dobry, świetny jak podkład, bo jeżeli chodzi o podkład, to był taki cudowny. Fajnie się utrzymuje na skórze. Dzisiaj w ogóle, dzisiaj też będzie nowy podkład u mnie. Więc, o, tutaj więcej chyba nałożyłam produktu. A usunę sobie cienie pod oczami, bo... bo nie za bardzo z nimi wyglądam. Ja ich bardzo nie lubię. Dobra, gąbeczką. Nie ma jakiegoś mega krycia, ale jeżeli on zastygnie tak, jak powinien zastygnąć, tak jak zastyga podkład, i dołożę drugą warstwę, to mi się wydaje, że będzie spoko. Bo ja mam te jednak cienie pod oczami, także nie, ja się nie oszukuję. Jeżeli chodzi o podkład, to ja mam podkład z Liren. Ten w takiej unicorn opakowaniu. It's a match. Mineralny podkład dopasowujący się. I to mnie po prostu... Ja chcę mieć taki podkład. Ja chcę mieć podkład, który się dopasowuje. Blue Light Have coś tam... High Protection. SPF 15. Ja mam w odcieniu 001 Light. Słuchajcie, no wzięłam 001, bo dwójki już nie było na zebrze. A jak wiecie, na razie do Rossmana nie za bardzo mam jak się wybrać, bo no niestety jestem z dzieckiem chorym w domu, więc tak głupio by było wybrać się. Wygląda tak, jest dosyć żółty, nie leje się, nawet bym powiedziała, że nie, ma taką delikatną mus, jak mus formułę. I nakładam. Jeżeli ten kolor zmieni się w taki, żeby się dopasował do mojej karnacji, no to ja będę przeszczęśliwa. Pachnie tak świeżo dosyć, ale kwiatowo, ale delikatnie. Muszę rozłożę gąbeczką.
Słuchajcie, no, nos przez ostatnie 3 dni z młodym, młody też w ogóle, to on wysmarkał chyba z 5 paczek, a ja chyba ze 3. Powiem wam, że mój nos to jest jedna wielka skorupa po prostu. Czym się ratowałam na wieczór ratuję się zawsze DAW. DAW kremem zwykłym, tym najprostszym. W białym opakowaniu. Słuchajcie, ja sobie dopracuję to, zrobię sobie czoło, ale a propos, jak jeszcze nie mam zrobionego czoła, wiecie co? Ja sobie w ogóle zrobię tutaj takiego słocza z boku. Ojejku, za dużo trochę. Więc zobaczymy, czy on się faktycznie tutaj, czy on faktycznie się tak dopasuje do skóry, nie? Także tak, a resztę sobie rozpracuję właśnie na twarzy i na... Nie no, dopasowuje się, co najmniej tak mi się wydaje, bez kitu, jest super. Ciekawe jak z trwałością, ale to się wszystko, wszystkiego się dowiem. Także na razie. Dobra, rozpracowana twarz, obklepana, jeżeli chodzi o ten tutaj podkład. No, on tu nadal jest, ale naprawdę on się dopasował. Jest spoko. Czyli nie kłamią chusteczkę. Proszę chusteczkę. Dobra. Także podoba mi się to. Jeżeli chodzi o puder, to użyję Lovely. Jeżeli chodzi w ogóle o kontur twarzy, to zużyję do końca ten bronzer z paletki, którą dostałam na Dzień Kobiet od dziecka mego i partnera. I jeżeli chodzi o rozświetlenie, to takie chorowite, w sensie, że delikatne, Dandelion, bo ja nie mam ochoty jakoś się błyszczeć, zresztą ta cera, ona już się błyszczy. Bo, a ja nie wiem, czy to jest zastygający podkład. Nie mam taką dopasowujący się. Przeczytam może, co jest napisane. Antyoksydacyjny ekstrakt z korzenia arktycznego wspiera produkcję B-endorfin, czegoś tam. Stymuluje receptory i sprawia, że twoja skóra jest po prostu szczęśliwa. Serio. Także ten podkład sali się z twoją skórą, ukryje niedoskonałości i nada cerze naturalnej świetlistości. Zawiera 93% składników pochodzenia naturalnego, w tym pigmenty mineralne, które perfekcyjnie dopasują się do cery. Wegańska formuła dzięki zawartym filtrom zapewni szerokopasmową ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Także nie wiem, czy zastyga. Nadal. No ale okej, dobra. I teraz tak, biorę puder, zrobię sobie kontur i wrócę. Po prostu mam tak suche usta. To nie wygląda dobrze.
Absolutnie. Ale nic na to nie poradzę, że mam tak sucho. No jednak była gorączka, więc wiecie. Ok. Tak wygląda twarz. Delikatnie, bo delikatnie. I przejdźmy teraz do palety. Paleta wygląda tak. Swatche. Dobrze, teraz tak. Paletka prezentuje się tak. Oczywiście, znaczy paletka. To jest pudełko. Chciałam Wam pokazać, jakie fajne, takie konkretne papier. W środku jest taki bardzo, bardzo czerwony. Jeżeli chodzi o pudełko, to jest na pudełku zaznaczone są cienie. Bardzo, jak to się mówi, odwzorowane bardzo ładnie, jak one się tam w środku prezentują. Tutaj jest opis po polsku. Różne wykończenia, efekty specjalne, odcienie i zapachy dla wielozmysłowych doznań. Paletka pachnie, aczkolwiek ja nie czuję tego intensywnego zapachu, bo niestety mam kater. Oczywiście w paletce był ten plasticzek tutaj, który jest do... no, w razie uszkodzeń. I teraz tak, jak się prezentują cienie? Zróbmy swatch. Najpierw jasny, jakby tutaj, żeby to dobrze wszystko było widać, tutaj jasny, po kolei będę leciała, później taki fiolecik, taki, oj ciężko będzie, jeszcze z aparatem będę musiała to zrobić, taki, mat, tutaj czarny, czarny z brokatem jest. Dobrze, może ja zrobię najpierw swatche, a później Wam je pokażę po prostu. Dobrze, i teraz właśnie w tym momencie, kiedy zrobiłam wszystkie swatche, wiem, jakie są cienie i wiem, że tylko ten i ten są cieniami matowymi, a reszta to błyski i satyny. Ten i czerń jest satyną. I tak właściwie ten kolor nie umiem nazwać, jaki jest, bo on ani nie jest satyną, ani nie jest taki brokatowy. Zresztą sami ocencie. Tak wyglądają swatche. I ten cień... Boże, jak Wam to pokazać? To ten u góry tutaj, ten obok białego. Obok tych brokatów. I on jest... Ani nie jest satyną, ani nie jest brokatowy. Jest taki dziwny. Także i ten czarny z drobinkami zaraz Wam pokażę z lampą. Z lampą paleta wygląda tak. Pokażę, pięknie się mieją te cienie. O, tutaj widzicie. Super. I teraz swatche. Ojejku, jaki piękny ten fioletowy. Czarny. Tutaj ten, który dzisiaj używałam. I tutaj, i właśnie o tym mówiłam. On jest, ani on nie jest satyną, ani on jest, on ma drobinki i jest satynowy i... Nie umiem go nazwać. Ten właśnie tutaj. Brave Crush. No jest taki crush. I takie są. Ten ostatni różowy to jest właśnie ten, który mam na powiekach dzisiaj. Tak wygląda. Swatche. Tak. A ja dzisiaj zrobię sobie makijaż różowy. Zrobię sobie różowy. Co prawda mam już mega brudne te moje pędzelki, bo ostatnio kombinowałam z nablą dużo. I ale
na sucho i no przecież i tak tutaj są te odcienie, które i w nabli i tutaj będę używała, więc nie mam większego strachu. Więc dobra. Najpierw na duży pędzel nakładam ten jasny, beżowy. Jak już mówiłam, to jest sposób mój, a właśnie rozprowadzę sobie tutaj. Nie wiem, czy to... No, powiem wam, że ten korektor daje radę, bo ja dzisiaj nie potrzebuję jakiegoś krycia, bo ja siedzę w domu. Bo naprawdę nie potrzebuję. Ja nigdy nie wychodzę, a jak zacznę kichać, to ten makijaż i tak będę widziała tylko ja i moje dzieci, więc wiecie. Moje dzieci, więc wiecie. Tak, mówię to ja. Czaję się jeszcze na glamszu. Oj, czaję się. Czaję się na glamszu już od kupy czasu, ale wiecie. No to co ja się czaję, to nie kosztuje 100 zł jak ta paleta, bo ja ją dorwałam w promocji. Więc. No dobra, to teraz w załamanie wciskam ten Rebel. Boję. Bo ja wiem, że cienie z... O, jest jaki piękny kolor. O matko. Jakie to jest piękne. Bo ja wiem, że cienie z chudy... Boże. Aha. Z pupy. Są bardzo napigmentowane i no. Ale nie spodziewałam się, że ten kolor jest taki przepiękny. O Boże, i się tak pięknie rozcierają do takiej chmurki. O ład. O wow, jakie piękne. A nigdzie chciałam jakiegoś zaczerpnąć, jakiegoś, wiecie, inspiracji w internecie, ale widzę, że pupa się chyba nie śpieszyła z wysyłką PR-ową, więc nie ma. Inspiracji. Nie mogę sobie ściągnąć. Makijażu, ale tutaj nie ma co ściągać, po prostu bierzesz pędzel i leci, widzę. Nie ma co się tutaj sugerować nikim. Wow, jestem w szoku. Dobra, nie chciałam brać czarnego, więc wezmę sobie... Muszę przekombinować, bo na środek bym położyła ten, czyli ten w kącik, a przyciemniłabym czarny, bo chyba by było najlepsze. No chyba tak zrobię. Taki troszeczkę bardziej zbity pędzelek. Biorę ten... Jakiś tam fiolet i nie wiem jak to przeczytać. Fearless? Fearless? I tutaj... No, zdecydowanie, jeżeli chodzi o pędzel i nakładanie tego pędzlem, to on nie ma te... O Jezu, jaki on jest ładny! Jaki on jest ładny! Podoba mi się. Ale chyba wiecie, jak zrobię?
Tak, kochanie. Mama? Co? Czy zrobisz mi tą pomidorówkę? No, podgrzej ci zaraz. Trochę mi się osypało. A mi się podoba. Okej. Okay. Mamy się paluszki? No. Na taki zbity pędzel. Na godzinę to 12, on już zupę chce. Na dół. No, dawno się nie widziałam w różowym. I teraz tak. Przeszkadza mi to strasznie, nie lubię tego. Okej. Okay. Tym pędzelkiem ten biorę. Nie wiem, czy tym czarnym jakbym. O, nie chcę się nabrać. Nie wiem, czy paluchą nie będzie najlepiej. Spróbuję paluchem. Oho. No także paluchem. Paluchem. Okej, tam gdzie trzeba precyzji, to jednak pędzelek. Pędzelek, ale okej. W kąciki wezmę ten, ale tak myślę, że na środek łączenia tego rose z fioletem albo purpurowy, bo to kaszmir nie. O, rock feelings albo ulala, ciemny jesteś. Ten jest taki purpurowy, jest taki dosyć ciemny, a ten rocket jest taki. Ale ten purpurowy mi się chyba bardziej podoba. O. Na łączeniu, tylko na łączeniu tych dwóch cieni. Wiecie, ja nie jestem profesjonalistką, ja nie mam żadnych kursów, ja robię to sama. Nikt mi nie będzie, wiecie, mówił. Jak chcę coś, to sobie obejrzę. Jak nie chcę, to sobie sama poradzę. Wiecie, co chodzi. Właśnie teraz chciałam, ale nikt nie dodaje. Na taki mały, drobny pędzelek biorę ten Pure Light. O ile się nabierze. Nie nabierze się, nabierze się sporo. I w same kąciki. Zobaczmy. Nabiera się porządnie, mieni się w słońcu, na różowa się mieni, z lekką drobinką fioletu, okej, dobra, ale jeżeli chodzi o kącik, to ja go widzę z bazą, no ale to nic, nigdzie się nie wybieram, więc ja nie muszę mieć jakichś takich, wiecie, oczu, nie muszę mieć oczu. Powinnam trochę wyżej to wszystko zaaplikować, żeby jak otwieram oczy, to żeby jedne głowy też są zrobione. Otwieram maskarę. Ma matowe opakowanie. I zdziwię się, jeżeli będzie miało też taką złotą tą, ale wątpię. Nie, czarną ma. Okej, i uwaga. To jest płaska szczoteczka. Jest taka. Jak ryba. Płaska.
Jak ta ryba się nazywa, taka płaska? Ona się jakoś nazywa. Flądra. Flądra. Ja nadal jestem użytkowniczką. O Jezus. Ja nadal jestem użytkowniczką tej odżywki do rzęs. Naoglądałam się, nasłuchałam się i zaczęłam sama używać. Widzę różnicę. Pierwsza warstwa. Telewizor jest włączony, także jeżeli coś słyszycie, to to jest telewizor. Dziwnie trochę się tym tuszuję, ale muszę się po prostu przyzwyczaić. Dobra, to jest pierwsza warstwa. Szału nie ma jakiegoś takiego, ale daje radę. Tusz do rzęs pogrubiająco, wydłużająco, liftingujący, sexy eye. I'm the sexy body eye. Dobra, nic więcej nie wykrzesam już. Jeszcze musiałam sobie pomóc szczoteczką z tego, co to jest? To jest też Eveline Extension Volume Push Up and Curl. Zobaczymy, może to pierwsze użycie w ogóle. Nie umiałam sobie rozczesać tych rzęs, ale no jest ok, jest ok. Myślę, że mierzysz, jest ok. Także tak wygląda mój makijaż wykonany. Nowościami tak właściwie, jeżeli chodzi o korektor, to tak wiecie co, myślałam, że będę musiała go dołożyć, na szczęście nie. Gdybym szła do pracy, chyba dołożyłabym jeszcze, tak myślę, bo wiecie, do pracy jak się wychodzi, to i pada, i może mi zawieść oko i tak dalej, albo wzięłabym go po prostu do torebki. Jeżeli chodzi o ilość tego korektora, porównaniu, czekajcie, zaraz zrobię wam porównanie. Mam, jeżeli chodzi o porównanie z innymi korektorami, jeżeli chodzi o zawartość ilości. O zawartość. Odbił mi się tusz po takim długim czasie. No. Okej. Okay. To tu jest 7,5 ml. Maybelline 6 ml. To jest ten Super Stay. Bardzo fajny. Bardzo mi się spodobał. Podkład kompletnie mi się nie spodobał. Nie sprawdził. Ale jeżeli chodzi o korektor, był super. 5,3 NYX. NYX Born to Glow. To jest rimmel. Po nim czasami mi oczy łzawią. Także ten, nie? I tu jest 10 ml. Co? To jest 10 ml. Okay, to jest 10 ml, to jest 7,5. I ten najbardziej mi chodziło, a nie mogłam go znaleźć, ale już zużyłam. No więc musiałam wziąć z moich, tak, że tak powiem, zapasów. Liquid Camouflage z Lovely, ten Jumbo aplikator. Tutaj jest 6. Także
To jest 7,5. Także tak, kochani, także tak. Jeżeli chodzi o podkład, powiem wam, że skóra wygląda przepięknie. Bosko. Jeżeli chodzi o cienie, to jestem bardzo zadowolona, że wzięłam odcień czarny, bo jest jeszcze jasno-różowa paleta, ta moja czarna i czerwona. Czaję się jeszcze na te dwie pozostałe. Nie wiem, wiecie, no bo to wiadomo, pieniążki i tak dalej, więc wiecie. Muszę się zastanowić, jeżeli chodzi o ten podkład. Na pierwszy rzut oka wygląda przepięknie. Naprawdę się dopasował do skóry. Wybaczcie, no nie jestem w dobrym momencie testowania. Moja skóra wokół nosa do testowania podkładów. Jeżeli chodzi o rękę, nie zmywałam jej, no bo nie. Patrzcie, w ogóle nic nie widać, że coś tam na niej jest, także wydaje w ogóle odcień mojej ręki, a odcień mojej twarzy różni się tak, że a jest ten sam produkt na nich, co świadczy o tym, że faktycznie chyba jednak dopasowuje się. Od razu sobie, jak tak szukałam, to zaczęłam wyjmować sobie te coś na usta, bo powiem wam, że no tragedia jest z tymi ustami po gorączce, bo ja też miałam, o, nie wiem, to jest to, glitter to cień, bo jest tragedia, jeżeli chodzi o moje usta w tym momencie, ale to takie właśnie z Lovely H2O, no okej. No i ten NYX oczywiście, najważniejsza, najlepsza rzecz, This is Everything, nazwa sama wskazuje na to, że jest. Jeżeli chodzi o paletkę, polecam, zwłaszcza, że jest teraz ostatnio w promocji i kończę, bo los nie daje im nagrywać więcej. To bye.